Witam serdecznie. Dzisiaj taki filmik krótki, szybki, podsumowujący sanktuarium. Ono jeszcze trwa, jeszcze jest godzina 13. Wypadłem spoza top 100, ale nie jest to dla mnie jakieś mega istotne z tego względu, że czy byłbym w top 100, czy w top 499, to i tak mam te same nagrody, więc nie zależy mi na tym, żeby gdzieś tam się pokazać. Tutaj tylko liczę, że nie wypadnę przez tą godzinę 13. No ale coś trzeba robić do tego czasu, więc szybko odbierzmy sobie Alka odłamki. Dawno tutaj już nie byłem. Muszę zacząć z powrotem chodzić na Mersing. Może jakoś się to uda, może nawet dzisiaj. Zobaczymy. Z tego względu, że chciałbym właśnie trochę te zapasy tutaj z powrotem powiększyć. Kurczę, szkoda, że księga, tych ksiąg już mam milion, a damaszki no też są, ale w mniejszych ilościach. No dobra. To, aha, alko odłamki, no, trzeba by je połączyć przecież. Tego mam mnóstwo. I chyba wezmę sobie po prostu huragany, bo ich mam dosyć mało, a niedługo będzie wyspa. Tutaj kleryka mam chyba sporo, a druida mało, więc wezmę sobie druida. O, czarnoksiężnik, to na pewno mi brakuje. I mnich. Mnich mi też brakuje. O, teraz nawet sporo, ale... Aha, bo resetowałem kogoś. Nie pamiętam kogo, ale kogoś, kim już nie grałem. To tyle się chodzi o Alka odłamki. Teraz sobie jeszcze zrobimy wezwanie legend materii moim starym zabobonowym trikiem, czyli zrobimy sobie kombinację alfa i puśćmy. Trzy alfy mi brakują, żeby przełamać Pophita albo Hathor. O, i proszę, legendarna kombinacja mroku. Czyli już na pewno jedna fioletowa kuleczka wpadnie. To chyba byłoby na tyle z tych moich... Oj, legendarna światła, też spoko. No ale alfy. To jest to, co by mi brakowało. No niestety, jedna mroku, jedna światłości i to by było na tyle. Mam jeszcze pojedynczy los jeden. I legendarna światłości. Także całkiem fajnie będzie dla mojego Shrimera, jak już kiedyś go skończę levelować. No ale szkoda, że nie ma tej alfy. Trudno się mówi. Czekamy w takim razie już na zakończenie godzinkę jeszcze. Na zakończenie powrotu do sanktuarium. Aha, dobra, to w sumie czekając już nie będę grał, więc zerknijmy do naszej kuźni. Jak wiecie, ja się zawsze staram mieć trochę ponad 1000 wszystkich materiałów, takich tańszych. Więc eliksirów z maną zużyłem jakieś może 200, może nawet 300. Ostrzału to nawet nie liczę, tego to już nawet nie robię, bo mam tego mnóstwo. Toporków też jakoś dużo nie zużyłem. Eliksiru z maną, czyli średnia flaszka 777. Miałem około 1000, więc 230 poszło. Będę musiał odnowić. Atak bombowy też sporo go poszło, ponad 150. Atak smoka już powiedzmy, że około 100. No ale najgorzej ucierpiałem flaszki z maną duże. Ich mi poszło chyba około 210, więc bardzo, bardzo dużo. Trzeba będzie się znowu zabrać za odbudowę tych flaszek. No ale takie są ceny, żeby... Taką trzeba cenę ponieść, żeby zdobyć ten artefakt, awatar Gartena. Aha, dobra, pokażę wam jeszcze na koniec, że trochę zmieniłem skład, który biłem.
Pierw grałem niebieskim z Fransem, a potem zmieniłem na czerwony z ciemnopierzem, ale później gdzieś tam podpatrzyłem, że ludzie grają z gazelą, więc też sobie tą gazelę tutaj włożyłem. I tak to właśnie wyglądało na legendarnym. Na epiku grałem w ten sposób. Może bym grał z tą skórką, ale jeszcze jej nie zrobiłem. A ta dawała też sobie najwięcej do ataku, więc grała klasyczna i rzadki. Po prostu przeszedłem go na raz, nie poprawiałem niczego. Ten wynik, który tam osiągnąłem, mi starczał na bycie w top 1000, a po nic więcej. Tutaj też nie ma sensu się na top 100 szarpać, pokazywać, bo nagrody są takie same za top 100 i za top 1000. I tutaj grałem takim składem. Na początku grałem bez Fajeza, gdzieś tam próbowałem Sokolnik grać, żeby mieć dwa kolory tylko użyte, ale w końcu zdecydowałem się na Fajeza. Ktoś mi tam w komentarzach mówił, że czy Wesołek nie byłby lepszy, i nie wiem w sumie. Wesołek 475 życia ponad stan. A tutaj mamy faję za ile? 350. No to może Wesołek byłby faktycznie lepszy. Nie pomyślałem o tym, żeby to sprawdzić, skoro i tak grałem na trzy kolory, więc może na przyszłość tutaj zagra sobie Wesołek. A według mnie twórcy no takie karty wypuścili, że to Sanktuarium w przyszłym miesiącu znowu będzie. Ale wtedy już ja będę grał tylko tak, żeby przejść. Nie będę już się szarpał na top 100, no bo nie ma sensu, jak już ten awatar zdobędę. No i straciłem wątek. Na pewno ten powrót do sanktuarium wróci i coś chciałem jeszcze dodać, ale już w sumie nawet nie wiem co. Może mi się przypomni przez tą godzinę. Przypomniało mi się nawet szybciej. Wczoraj jak grałem na jazdy, to zrobiłem sobie takie coś. Osiągnąłem najwyższy wynik graczy na całym świecie. Tam potem jeszcze jedną walkę sobie wygrałem i miałem 3799 pucharków, ale oczywiście rano już miałem minus tam 500, więc szybko tam poszło. Ale do czego zmierzam? W każdej tej obronie, jak się wspinałem na top 1, była praktycznie mena. A w jednej obronie był też Uwe. I ludzie, jak go wylosowali, to nie byli za bardzo zadowoleni. Albo wolna karta, albo w jeden cel bije, jak się nie spełni warunków. Ale powiem wam tak, mój rys, który jest przełamany, wymaksowany w talenty i był na legendarnym 30 oddziale pod klasę, czyli miał mnóstwo życia, dostał cios za 2900. I tylko właśnie dlatego, że ja gram na jazdy na dwóch zboostowanych. Pokażę wam w sumie, jak ja gram te na jazdy. To jest taki mój skład najazdowy, który się ładuje po 6 klocków. Jak zbiorę 6 klocków niebieskich i 6 czerwonych, odpalam hator i mam wszystkie karty naładowane. I zwykle nie ma co zbierać, bo pophit z pieprznym eksplodują. I trzy karty zawsze schodzą, nieważne jakie oddziały mają, to ta trójka zbija mi zawsze trójkę u przeciwnika. Mimo że tutaj pophit jeszcze nie ma legendarnego oddziału i nie ma przełamania. Niestety nie udało się, jak widzieliście, wylosować tych trzech alf, a zresztą i tak widzę, że nie ma materii lodu, więc tak bym go nie przełamał i tak. Ale do czego zmierzam? Grając właśnie dwoma lekarzami, co wzmacniają życie ponad stan, no to ten Uwe jakby nie jest w stanie mi zaszkodzić, on uderzy mi tylko zawsze w jeden cel, no ale nieważne w kogo uderzy, to prawdopodobnie tą kartę zabije. Więc ja myślę, że na szturmach, czy właśnie nawet w normalnej obronie, tracąc jedną kartę, ok, mi trafił w rysa, ale jakby trafił mi w jakąś bardziej kluczową kartę typu Hator, która mi właśnie boostuje te karty, żeby mi się odpalały na 6 klocków, no to już byłby może większy problem. Także mena, która jest mega przesadzona,
to bicie, bicie turowe, co zabiera manę i jeszcze bicie ze speca naprawdę tam robi jakieś problemy. No i właśnie ten UV też jest bardzo fajną kartą. No wiadomo, Pop Hit i Garten też same w sobie są ciekawymi kartami. Myślę, że na szturmach będą właśnie dominowały te gargulce na tankach, ale zobaczymy, co przyniesie. Na razie jesteśmy w trybie equalizera, czyli wojennego wyrównania. I teraz już Was nie męczę. Zobaczymy sobie za godzinę, jak tam te sanktuarium, czy się uda utrzymać te top 100. No już jest formalność, już jest po evencie. Są przyznawane nagrody. Wiadomo, one są nieadekwatne do wysiłku, do zużytych artefaktów, tak jest zawsze, bo wiadomo, żeby dostać 30 małej many, to trzeba było zużyć 200 dużej many, ale cieszy teleskop, cieszą pierścienie i najbardziej co cieszy, to awatar nowy. Epickim wiadomo, robiłem tylko po złote tokeny. A tam tabard to jest takim miłym dodatkiem. 20 plecaków cieszy, eliksiry duże cieszą, many. 111 miejsce, tak jak mówiłem, nie przykładałem do tego jakiejś większej wagi, byle tylko załapać się w top 500. I tutaj oczywiście też wpadają pierścionki. Najważniejsze, co było w tym zadaniu do zdobycia, a cała reszta to no dodatek. Ok, to zobaczmy jeszcze Polaków, żeby byli zapamiętani. No tutaj już awatary się zmieniają. Oczywiście ja też już sobie zmieniam awatar, jak to zawsze czynię, jak zdobędę jakiś nowy. I przejdźmy na razie top 100. Tutaj kilku Polaków oczywiście jest. No to pierwszy, jeśli nic się nie zmieniło, to będzie ponury korsarz z Legacy. Oczywiście dobry zawodnik, dobry gracz eventowy. Akurat tego awatara, co on ma, to mi brakuje. Nie udało mi się wtedy na niego załapać. Był bardzo wysoki poziom, a mi zabrakło dużej many. Kolejny jest Omenis i to jest dosyć niecodzienne zjawisko, no bo raczej ten gracz, mimo że każdy go zna, to nie bierze udziału na granie w top 100. Także fajnie, że tym razem mu się chciało. Zawsze to nowe twarze w tej topce. Potem mamy Fabio, również gracz z Legacy. Niedawno grał u nas, ale mieliśmy różne zdanie na temat grania wojen, więc się rozeszliśmy. Oczywiście ja jestem na 88 miejscu i jest jeszcze Arti z Last Hope. Też tutaj pewne 90 miejsce. Jeśli chodzi o Epicki, to tak naprawdę nie wiem, nie przeglądałem tutaj, czy są Polacy, ale na pewno są. To jest kilku Polaków, co lubią grać te eventy i na pewno tutaj są, no właśnie, Mac z Większego Zła. Też się dobrze znamy. Jest Rafalski. Black Devils też się znamy, bo razem robiliśmy dwa ostatnie eventy na top 10. Także tutaj nie ma zaskoczenia. Jest Topol, z którym też ostatnio graliśmy top 10. Także to są takie niki, które gdzieś się zawsze przewijają. No jest Mati z Szeptu. Widzę, że tutaj problemy z lekarzem. Koła pewnie nie ma zrobionego. Musiał zagrać Wesołek. Jest Pyzon, 72 miejsce. Też właśnie wrócił do nas niedawno po tułaczce. Nie wiem, czy na wyspę, czy na zawsze. Nie wiem, czy ta. Nie, to nie jest ta No Mercy. Chyba nikogo nie pominąłem. Tutaj mamy oczywiście w top 10 Pyzona.
Przez moment się tam chciał bić nawet o top 1, ale jego jakby budżet był, zakładał, że zrobi 640 tysięcy na tym evencie, więc tutaj jest miał nerd i totalna deklasacja wszystkich. Sebidin z Szeptu, czyli dwóch graczy w top 10 od nas. Jest Masin, którego też oczywiście wszyscy pewnie kojarzą. Na wieży często jest w top 100. Schweizer. Jest i Bimberek. To jest akurat ciekawa sprawa, bo raczej z takich, powiedzmy, sojuszy, które są uznawane za krzaki, nie ma tam jakichś takich eventowców. A tutaj się ktoś pojawił. Także mam nadzieję, że to jest zalążek czegoś fajnego i będzie można w przyszłości liczyć na takiego gracza, jeśli będzie chciał zagrać sobie event na wysokim poziomie. Jest Rafalski, jest tutaj Kuba, też od nas przedstawiciel. Także tutaj widzę, że chłopaki się mocno zaangażowali. Jest Agusia z Nemesis, też się znamy z ostatniego eventu. Adasen oczywiście też z nami robi eventy na top 10. Także to są. Jest Skoczek. Też po pierwszy raz widzę Skoczka w takiej topce. Jest jakiś Konik nawet z New Hope. Kurczę, bardzo dużo Polaków zagrało nas. Paweł, Imperium.pl. No, nie kojarzę tych ników. Dlatego bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, że takie sytuacje się zdarzają. Szczerze nie przeglądałem właśnie tej top 100 rzadkiego i epickiego, bo mnie to za bardzo nie interesowało, tylko patrzyłem na legendarny, żeby nie wypaść. Także jestem mega zaskoczony ilością osób, które tutaj się pojawiły. No i jest jeszcze Mati, czyli kolejny z Szeptu. No i to tyle. Dzięki za uwagę. Wiem, że event się nie za bardzo ludziom podobał. Wam, drodzy widzowie, pewnie też nie. I ja powiem szczerze, też nie jestem tym eventem jakoś mega zachwycony. Na pewno na plus jest to, że nie poszło mi aż tak dużo flaszek jak na innych eventach, typu muszkieterowie czy właśnie rycerze. Więc to na plus. Dzięki temu, że był taki trudny, to właśnie ja nie musiałem aż tak dużo wydawać swoich zasobów. No ale tak jak mówię, raczej za miesiąc będzie ponownie i ja już w nim totalnie minimalistycznie do niego podejdę przejść i zapomnieć, bo no, nie grało się go jakoś mega przyjemnie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.